Cześć Wam. Ja już na grzybkach. Zbieram kureczki. Wakacje się skończyły. Czas wracać do domu. Bo trochę tego już jest. Witam z powrotem. No witam, witam z powrotem. Kochani, co z tego, że urlop się skończył, jak tutaj w ogrodzie mam Saigon. Mam tyle plewienia. Wszystko ładnie podrosło. Szwagierka zadbała jak należy. Wróciliśmy w niedzielę wieczorem. Cały ogród zimowy wynoszony był. No i musiałam niestety w poniedziałek go wnosić. Była susza. Wczoraj znowu popadało, także nadrobiło zaległości deszczu, ale trawę mam do koszenia. Nie wiem, czy sobie poradzę. A chwastów, mówię Wam, masa. Zobaczcie, jak ślicznie podrosły egzotyki. Wszystko się powykładało od deszczu. Trawa, nie wiem, kiedy ja to skoszę. Jeszcze jest mokra. Basia to naprawdę potężny potwór się zrobił. Samo Maureli. Było fajnie. 2 tygodnie. Odpoczywaliśmy, no cudzysłowo można powiedzieć, byli znajomi, kolejni znajomi, także się wieczorami spotykaliśmy, co kwitnie, no już nie za wiele, jeżówki dalej kwitną, pokazała nam się lobelia zimująca, tu mamy niebieską, tam jest biała, tam również biała, dużo roślin mam do wycięcia. Także zacznie się pracy sporo. Tam zobaczcie, jakie tam marillo wielkie, ale się nie rozchodzi na boki. A chwast na chwaście. Tu mamy fuksję. Zobaczcie tej trawy, ile mam do wyrywania. Nie wiem, gdzie ja to będę wywoziła. Tu mamy fuksję białą. Tu mamy zimującą. Taką magalnikę drobniutką. Tu kolejna zimująca, ale jest ten akurat okaz, jak pamiętacie, jest w donicy. Także co? Plewienie mnie czeka, koszenie. Także już koniec relaksu, teraz szkoła się zaczyna. Zakupy trzeba było porobić. Matko, ile mam chwastów. Tam widzę świecznica. Kwitnie. Pierwsze co to było, czy atak ćmy bukszpanowej się skończył. Jak przyjechałam, od razu leciałam zobaczyć na moje bukszpany. Nie widzę, żeby były. Także będzie trzeba jeszcze pilnować. Tu jeszcze mamy żółwika ukośnego. On ma kwiatki podobne do pyszczka żółwia. Duża, ładna kępa. No, wysokość jakieś 1,20 m. Kwitną ketmie. Tu mamy z nasionka. Zobaczcie, co mi się z gunerą porobiło. Powykładał ją wiatr i deszcz wczoraj. Tu mamy zawilce japońskie. Tu też dużo do cięcia. Mnie nie było, to ziemniaczka opanowała ogród. Także sporo wywożenia będzie, zobaczcie. Nic paproci nie widać, tylko ziemniaczka. Tu się wspina, o! Ale się wspięła na wierzbę, zobaczcie, aż po samą górę. Będzie ściągania później, aż tam jest, zobaczcie. Nie wiem, może na wysokość 8 metrów już. Także polecam ją. Jak chcecie się odsłonić, jakieś aletany na sezon letni. Tu kwitnie nam języczka tangucka. Takie drobne, ma małe kwiatuszki. Lubi cień, bo jak świeci słoneczko, to się wykłada. Tak nam się zmieniły obrazki włoskie. To są ich kolby i nasienniki. Pozbyły się liści, ale zobaczcie.
Już zaczynają liście wychodzić. Także zobacz, o, nawet pokrzywę mam. Mówię wam, ile mam plewienia. Co nieco u niektórych nadrabiałam, ale tam, gdzie byłam, to z internetem była tragedia. Nie tylko moja sieć, ale też i z innych sieci nie było internetu. No, ale gdyby był internet, to nie byłoby odpoczywania. Drzewa sypią liśćmi. Tutaj jeszcze rządzą sobie floksy, ale mówię, dużo jest już do cięcia. Także tutaj się zrobi pusto, jak będziemy ciąć. Bo to liliowce trzeba liście pousuwać, kwiatostany. O, tu jaka pokrzywa wielka. Zobaczcie, nie było mnie 2 tygodnie, a tutaj te powoje, pokrzywy rządzą. Słoneczko wyszło, także może jeszcze zdążę dzisiaj trochę coś podkosić na słonecznym miejscu. Tu kwitnie nam krwawnica. Odentka variegata jeszcze w gotowości. Jeszcze kwitną nam liliowce. Również tam liliowiec takimi resztkami. Floksy wdzięczne. Tu zobaczcie, jak ta właśnie ziemniaczka szaleje, jak się jej nie pilnuje. Przy oczku wodnym też wszystko zarosło. Także co? Trzeba wziąć taczkę i jazda. Byliśmy oczywiście kampingiem. Borówka amerykańska. No i czmiele rządzą. Naked me. Dobra, chciałam się z wami tylko przywitać. Miłego.